Cześć, tu Winkel 8.2, a dzisiaj w moje ręce wpadła karta Gigabyte'a GeForce GTX 970 w wersji G1, czyli przetaktowany fabrycznie. Pudełko tam lekko ozdobne, tak, tutaj ładny napis G1, gaming, żeby się wyróżniała. W pudełeczku dobrze zabezpieczona karta. Oczywiście szkoda była, jakby coś się uszkodziło, więc jest w gąbeczce. Trzy dobre wiatraki, chłodzenie WindForce 3X. Jest to autorskie chłodzenie Gigabyte'a, ponieważ karta jest przetaktowana w trybie BOST do 1354 MHz rdzeń. O pamięci 7014. Oczywiście oprócz karty w pudełku nic ciekawego nie ma, tylko płytka, instrukcja, no i przewody, jakby ktoś w zasilaczu nie miał, to są przejściówki, molex na pinowe złącze zasilania. Karta ma 4 giga pamięci, no 4 giga fizyczne ma, ale tam była afera o NVIDII, że 3,5 jest dostępne dla graczy. No GTA widzi pamięć karty prawidłowo. Podczas gry używałem 3,8 giga i nie było żadnego problemu. No, budowa karty, no to ładny backplate z nadrukiem G1. No, chłodzenie jest ciekawe. Karta jest długa, 31,2 cm, więc trzeba mieć odpowiednią obudowę, żeby ją zmieścić. Na przykład dla porównania mój poprzedni GTX 680 MSI ma 30,5 cm, ale ma wyższe chłodzenie. No dobra, chyba już czas wrzucić tego potworka do kompa i zobaczyć, jak się sprawuje. Przed przełożeniem karty przetestowałem obecną, czyli MSI. To jest jej wynik w benchmarku Valley. A oto wynik karty Gigabyte'a. No widać, że jest sporo mocniejszy, o 1/4. A w GTA 5 karta radzi sobie bardzo dobrze. Wszystkie suwaki są wymaksowane, ustawienia maksymalne. Gra jak mało się dzieje, pokazuje 59 klatek, więc tyle ile ma odświeżanie mój monitor. A jak się dużo dzieje, to minimalna ilość klatek była 44, czyli więcej niż potrzeba. Płynność jest w pełni zachowana. W stosunku do GTX 680 są różnice w cieniach, w efektach świetlnych. No to jest dużo nowszy chip, tak, to jest Maxwell. A 680 to Kepler, jest pierwszy Kepler. W stresie ta karta zachowuje się bardzo przyzwoicie. Oczywiście ma porządny układ chłodzenia, więc temperatura to jest nie przekraczała 60 stopni. Wiatraki kręciły się na 50%, więc nie były słyszalne. Cicha i kulturalna konstrukcja. Więc jeśli potrzebujecie wymienić kartę i niepotrzebna wam jest żadna typu Titan bądź 980 Titanium, to myślę, że 970 do Full HD grania w każdą grę na jakieś 2-2,5 roku spokojnie wystarczy. Oczywiście mówimy o graniu w maksymalnych detalach. No i Full HD. A stosunek ceny do jakości, no już zostawiam wam. Niestety ta karta ze względu na kurs dolara ostatnio trochę zdrożała. Dwa miesiące temu kosztowała tylko 1500, teraz już 1600 prawie. No ale niestety. Nasz nowy prezydent miał taki wpływ na kurs dolara. Chwilowy, mam nadzieję. Więc reasumując, karta jest godna uwagi. A ja lecę dalej siać destrukcję w Liberty City. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.